Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witamy was obydwoje, jak już widzicie. Nie wiem, kiedy ten odcinek się pojawi, ale nagrywamy go dzisiaj. Krzysiu jest już u mnie 2 dni. Działamy tutaj na 2 suszarki. Przywiózł mi jedną swoją, bo też nabył taką samą jak moja. Także działam tutaj na wysokich obrotach, a mi tutaj... Na podwójnych musisz dodać. Na podwójnych obrotach, tak. Także praca mi tutaj naprawdę idzie w takim szalonym tempie. I w dobranym towarzystwie. Też, też. Humory nam dopisują, chociaż może nie zawsze, bo czasem się tutaj przekomarzamy. No trzeba po takiej długiej nieobecności. No tak. Przyznacie mi rację. Musimy, albo mi. Musimy się tutaj i że tak powiem, i pochandroczyć, i pośmiać, i wszystko, co tylko jest możliwe. Robota nam idzie tutaj oprócz tej suszarki i sprzętu, który mi przywiózł, ale to będzie jeszcze odcinek ze sprzętów, jakich ja używam, bo też zapytujecie, jakimi sprzętami pracuję, jak rozdrabniam, to będzie osobny. A dzisiaj oprócz tego muszę wam się tutaj pochwalić, takie może nie jest to, brakuje mi słowa, skromne z mojej strony, ale przywiózł mi oprócz tych sprzętów swoje wyroby. I jestem w takiej roli testera, degustatora. No bardzo mi na tym zależało, żeby ktoś bardziej kompetentny ode mnie to przetestował. Tutaj nie będziemy sobie kadzić, kto jest bardziej kompetentny. Nie, ja nie kadzę. Okej, dobra. Tutaj, stwierdzam bo fakty. Będzie zaraz pip, to się wytnie, tego się nie wytnie. Stwierdzam fakty. Robi fajne słoiki. Ja tutaj już zdążyłam poznać jego smak i jest naprawdę strzelony w dychę w mój smak. Poza takimi małymi niuansami nasze smaki są bardzo podobne. I zacznę chyba od ogórków, bo już mam je tutaj wyciągnięte na talerzyku. Ja już tutaj jadłam, próbowałam. Te ogórki robisz inaczej, nie? Tak. To są ogórki z tych większych, które mi tak gdzieś tam zostały. Obrane ze skórki i w odpowiedniej zalewie przygotowane. Ja wszystko wącham i też wam polecam, bo mnie na technologii żywienia, jak chodziłam, uczono, że jeżeli jakikolwiek produkt chcecie ocenić jego walory smakowe, jakościowe. Jakościowe przede wszystkim. Przede wszystkim jakościowe, tak. To najpierw się zaczyna od zmysłu powonienia, trzeba powąchać. Później jest dotyk, taka można powiedzieć ocena organoleptyczna przez dotyk danego produktu. No i na koniec jest smak, także ja tutaj najpierw tak pomacam i później kosztuję. Bardzo dobre ogórki są, także tutaj... No bardzo dziękuję. Przepis był u ciebie w ogóle na kanale na z tych ogórki? Na te ogórki nie. Szkoda, szkoda. Coś się odwlecze, to nie uciecze, ja, jestem tego zdania. No też, prawda, mam nadzieję, że w przyszłym roku się pochwalisz tymi przepisami. Zanim coś puszczę w eter, to po prostu chcę, żeby ktoś to sprawdził. Tak. I ja jestem królikiem. Ktoś obiektywny, tak. Jak ja przeżyję, to przeżyję. Nie jesteś królikiem, a nie zającem. Nie wyglądam, bo nie mam uszy, nie mam kitki z tyłu, ale dobra. Masz dobry smak. No smak chyba tak. Gust. Jeżeli był ogórek, musi być koniecznie i pomidor. I tutaj przywiózł mi 2 rodzaje pomidorów. Jedne pomidory są takie, tylko teraz nie wiem, które. Te są takie przypominające ogóreczki. Pyszna zalewa. Ja już jeden słoik odpędzlowałam sama, także został jeden. I podejrzewam, że do wieczora już i tego słoika nie będzie. Przepyszna zalewa. W czym tu tkwi sekret? Sekret tkwi w tym, że to jest zalewa taka sama jak w przypadku ogórków. Ja jestem osobą bardzo praktyczną, pragmatyczną, więc staram się z jednej zalewy zrobić kilka produktów. Test powonienia był? Test? Nie wypij wszystkie. Smaku też organoleptyczny został pominięty. Ktoś puka. Zapraszamy. Słucham, mężuniu. Chodź, kochanie. Pani przyjechała. Pani przyjechała? Tak. Siła wyższa. I tu będzie pip. Musimy przerwać na chwilę. Wiecie co? Ironia losu.
bo przed zaczęciem tego filmu co chwilę dzwonił mi telefon. Krzysiu mówi, jest coś takiego w telefonie jak tryb samolotowy. Włączyłam, mówię, już nam nic nie przerwie. To samolot przyjechał niżej, przyleciał niżej. A jednak. Przerwij, Krzysiu. Jesteśmy ponownie. Pozdrawiam w tym momencie panią z Dębna, nie będę mówić nazwiska. Pozdrawiam również. Bardzo serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że ogląda. Wracamy do tematu. Skończyliśmy, o ile mi nie moja pamięć nie myli, na sekrecie tych pomidorków, tej zalewy. Tak. Łączy je z ogórkami ta sama zalewa, tak jak już mówiłem. No i przyprawy, tak? Zastanawiałem się właśnie, co zrobić, jak te pomidorki, których miał w sezonie nadmiar, co z nimi zrobić i właśnie wymyśliłem sobie coś takiego. Tu ciekawostka jest listek i ziele angielskie i ono właśnie nadaje takiego ciekawego smaku tym pomidorom. Drugie pomidory, już całkiem odmienny smak. Taki mi się wydaje, jakby one były kiszone z solą chyba, coś takiego, tak? Nie są kiszone. Ale są solone. Solone, tak. Prima. Prima. Ja się tylko mogę tu oblizywać. To są pomidorki a la z puszki. To tutaj nie będę oryginalny, bo gdzieś to z internetu ściągnąłem. Wiele osób polecało te pomidorki. Można było je zrobić z różnego rodzaju przyprawami, ziołami. Ja zdecydowałem się na taką bazę wyjściową, z której możecie sobie zrobić później wszystko. Czy dodać ziół, czy do zupki, czy zrobić koncentrat, tak jak ja to robię. Fajne, fajne są naprawdę. Te chyba mi bardziej smakują, ale te są też dobre. To jest kwestia gustu. Tak. Ogórki były, pomidory były i teraz sałateczki. To, co chyba kocham najbardziej. I tutaj przywiozłaś mi dwie takie sałatki. I teraz zobaczcie, ja tutaj podejdę bliżej, bo tu mamy światło takie kiepskawe, no ale to jest moje królestwo takie. Nie muszę tutaj tyle sprzątać, nie muszę, wiecie, tak. Tu mi się może nabrudzić, może mi się na ziemię nachlapać i nie będę krzyczała sama na siebie, tak jak w kuchni. Zobaczcie, jedna i druga. Ta wyglądem może nie zachwyca, ta już tak, jest takie ciekawe tutaj kolorystyka, ciekawe połączenie warzyw. I teraz tak, zaczniemy od tej. Ta ma taki kolor, bo ma co? Buraczki. Świkłowe. Zapach jest taki kalafiorowy, bo jest też tutaj dodany kalafior. Tu jest bardzo ciekawe połączenie. Ja już tam surówkę jadłam, też opędzlowałam już słoik. Ale uwielbiam wszelkiego rodzaju warzywa, surówki. O, cóż mogę powiedzieć. Cieszę się, że smakuje. Pyszna. To chyba było u Ciebie na kanale. Tak, robiłem jako pierwszą sałatkę, surówkę. Bomba, jak dla mnie. I ta ciekawiej wyglądająca. To jest jedna z ostatnich, jak nie ostatnia. Tak, zapach też ma fajny. Ja już też ją jadłam i powiem, że jeżeli mam wybierać, obydwie są świetne, ale gdybym miała wybierać, to zdecydowanie ta z buraczkiem. Czyli pozory mylą. Czyli pierwszy mój pomysł był najlepszy. To teraz tak jak Makołowicz. Dobry obiad. Tak jak Makołowicz. Cóż tu rzec. Trzeba spróbować. Pyszny, naprawdę. Świetnie by się tutaj to komponowało z ziemniaczkami i z kotletem mielonym. Ta z kolei bardziej by pasowała pod sosy buraczkowe. Sos albo jakieś żeberka w sosie. Coś takiego, właśnie no. Dlatego mówię, ale że... mi smaku narobiłaś. Ojej. Jutro robimy pulpeciki. Tylko cóż, no będziesz musiał jechać jeszcze do domu po za trzy słoiczki. Prześlą mi. Prześlą, tak. Tak. No i ostatni produkt, który przyjechał do mnie. Jestem, można powiedzieć, zaszczycona, bo dostałam jako pierwsza tutaj próbkę Krzysia przyprawy, jego autorstwa. Pokażę z bliska, jak to wygląda. Kolorystycznie bardzo ładnie, zapach jest niesamowity. Tutaj jest w ogóle inne połączenie. Ja też robię przyprawy, ale całkiem innych użyłam warzyw. Tutaj są dodane inne. To już jest
jego tajemnica? No to już moja autorska jak gdyby przyprawa, tak. Tutaj nikim się nie sugerowałem, co mi się zrodziło w głowie, to przekułem w czyn i oto jest. Poznałam sekret smaku tej przyprawy, bo ma taki wyjątkowy, ciekawy smak i poznałam ten sekret, ale robić jej nie będę. Nie będę z tego względu, że to jest Krzysia pomysł, niech wdraża to w czyn. Tutaj już kilka osób zdążyło spróbować i powiem Wam, że siłą musiałam ten słoiczek wyrywać z rąk, bo każdy chciał. No dzisiaj Pani się przytuliła do niego. Przytuliła się, ale ja powiedziałam, nie, 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 droga Pani. To, mówię, nie ma, wraca tutaj do mnie. Odsypałam troszeczkę, bo tutaj zobaczcie, już nie jest on pełny. Był pełniutki po sam ten, ale odsypałam troszkę, no bo no jak mogłam się nie podzielić z kobietą, która tak urzekła ją aromaty tej przyprawy już, że chciała. Więc odsypałam troszkę, ale reszty nie dam. Moja ci ona, moja. No ja się bałem, tak przyznam szczerze, bałem się, że nie, czy nie za bardzo przekombinowałem tutaj z intensywnością tych zapachów, smaków i tak dalej. No mam nadzieję, że się jednak udało. Udało się. Ja już doprawiłam rosół, bo ugotowałam rosół i doprawiłam tą przyprawą. Jest naprawdę taki... podkręca ten smak rosołu, jeszcze bardziej jak ta moja wegeta, no jest inna, powiedzmy tam to jest inaczej skomponowane, to jest inaczej, ale no fajnie. I teraz pytanie, ty będziesz to robił na większą skalę? Bo podejrzewam, że w tym sezonie już niewiele, ale jeszcze będę chciał wysłać, chociaż po małym słoiczku. Niewiele. Tym wybranym osobom. Wszystkie przywiózł, słuchajcie, tym wybranym osobom. I tak naprawdę już nie ma z czego zrobić w tym sezonie, ale w przyszłym będziesz robił. No ja jeszcze w tym sezonie taką partię próbną zrobię i tam wyślę to kilku osobom na pewno. No ja naprawdę namawiam Ciebie, żebyś to robił, bo to jest po prostu hit. Dla mnie to jest hit i cieszę się, że mi przywiozłeś to słoiczek. Mam nadzieję, że pozostali też będą bardzo z tego zadowoleni. Będą, bo już tutaj mówię, kto tak sobie tylko smakowo spróbował. Każdy chciał, ale no niestety, moja ci ona, miło moja. Miło mi, naprawdę jest mi miło. Także dzisiaj taki odcinek z pokazania tego, co Krzyś robi, co mi przywiózł. Tak z moich skarbów natury. Tak, chciałam troszkę się pochwalić, że jednak mężczyźni, wiem, że tutaj mężczyźni oglądacie mój kanał, potraficie i tutaj szczerze przyznam, że mężczyzna jest, jak to powiedzieć, dużo lepszym kucharzem niż kobieta, z tego względu, że ma bardziej wyczulone receptory na kubkach smakowych. I to nie jest, że ja tutaj teraz coś tam pitolę, to każdy powie, badania to potwierdzają, że mężczyźni są znacznie lepszymi kucharzami. Kobiety szefami kuchni. Czyli testerami, testerami kobiecych wyrobów. Tak, tak, tak. I także... znów, bo zupa była zasłona. Tak, bo zupa była zasłona. Albo w sklepie zabrakło soli. Mój mąż nie narzeka na moją kuchnię, nigdy mu zupa nie była zasłona, a jak była niedosolona, to sobie dosolił w talerzu. Także panowie też możecie śmiało takie weki robić, bo naprawdę jesteście doskonałymi kucharzami, w niczym nie ustępujecie kobietom, także tutaj takie zdanie na koniec właśnie do wszystkich. Jeżeli tylko macie ochotę, macie zdrowie, bo tu dużo zależy od zdrowia, róbcie takie różnego rodzaju przetwory. Swoje także. Tak, wiem, że wielu z Was nie ma własnych warzyw, ale to też nie jest problem. Kupcie je po prostu i nawet jeżeli one nie będą z takiego super źródła, to i tak będziecie mieli zdrowszy produkt niż kupić gotowy w sklepie, bo unikniecie wszystkich tych dodatków chemicznych, konserwantów. Także ja tutaj polecam. A ja tutaj nie będę zachęcał mężczyzn do pracy, bo ja już dostałem kilka SMS-ów od mężów, że Krzysiu, my Ciebie zadusimy. Ja nie chcę tutaj. Dobrze, że to z Twoich ust wybrzmiało. Tak, bo ja byłam świadkiem, jak faktycznie pokazał mi 3 z SMS-ów i dostał takie od
że my cię, Krzysiu, zadusimy, że robisz nam krecią robotę i mamy przechlapane. Także tutaj, Krzysiu, no ja uważam, że każdy, powinien robić to, co tak lubi. Dokładnie, dokładnie, każdy może się sprawdzić. My dzisiaj będziemy kończyć, bo tutaj jest, zobaczcie, dalsza produkcja świeczek. Świeczki stygną. Warzywa się suszą. Tutaj jest to wszystko zdegustowane. A my idziemy teraz na... No właśnie. Wiedzą na... Boguś napisze na bimber. Na jedziowe gąsiorki, to wiem. Ale my idziemy na... Może być i na gąsiorek. O ile się dobierzemy do niego. Trzymajcie się, do następnego. Pozdrawiam serdecznie również. Wyłącz.